Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku demontażu, już 30. Dzisiaj zapromuję kanał Czaja, link poniżej kanału. Kolega rozbiera różne sprzęty elektryczne. No i popatrzcie, zajrzyjcie do niego. No i zabieramy się do rozbiórki. Rozbierzemy sobie cewkę. Tutaj śrubki sobie rozbierzemy. Tony panel zajmiemy. Uważajcie na ten kineskop, bo to może pierdyknąć. Kabelki sobie odcinamy. Tego kineskop z tej cewki. No i zdemontujemy sobie kompletnie cały telewizorek na kabelki oraz zakręcamy z cewką. No i zdejmujemy panel, no i tak bardzo łatwo zdejmiemy cewkę z tylnej części kineskopu. No, to damy sobie bokiem. No i teraz jeszcze wyszarpiemy sobie dolny panel. No i parę drucików. Dolny panel mamy prawie zdjęty. Jeszcze rozgłośnik tutaj jest z tyłu telewizorka. Jeszcze kabelek zasilający. Wszystkie kabelki poucinamy sobie. No i ten tu oto sprzęt możemy dać sobie do przoku. Oddajemy do niebezpiecznych odpadów. No i będziemy sobie wyszarpywali różne części. To jest oto cewka. Tylna telewizorka, to sobie rozbierzemy w kolejnym odcinku. No i teraz musimy kabelki sobie powyrywać z tego panelu tylnego. Wszystkie kabelki muszą iść, bo to jest miedziane. To sobie później wypalimy. Niektóre musimy odciąć. Po prostu trzymają bardzo. No, demontujemy sobie te kabelki z tej płyty tylnej. No i dajemy sobie to osobno do kolejnego wypalania. Mamy zupełnie gołą płytę. To jeszcze kabelek. Tak. Kabelki do kabelków wstawiamy. Już mamy trochę zasobów. No to więc jak się uzbiera, to będziemy kabelki odpalać. Kawałki. To jest jeszcze wokół takiego obrazu. Taki bardzo gruby kabel miedziany, jeżeli widzicie. Bardzo fajny, dużo miedzi jest w tym. No więc wszystko pójdzie do chyba miedzi. To jest chyba wszystko miedziane. No i teraz będziemy sobie dołować aluminium z tej głównej płyty z telewizorka. Zrobię sobie bokiem. Cewka bokiem. No i idziemy dołować sobie trochę aluminium. Po prostu wyszarpiemy, co pójdzie. Aluminiowe oto takie płaty
tego. Widzicie, trzyma to bardzo mocno, ale powolutku co sobie idzie. Aluminium po prostu wydobywujemy z tej płyty głównej. To są też części aluminiowe. To są pojednice. Przejdę ciężko, ale nie powalczymy. Tak, aluminium czy aluminium. To sobie jeszcze oczyścimy. No i teraz jeszcze, co tu jest warte. Ten transformatorek jest w tym trochę miedzi. Tutaj w tym też jest trochę miedzi. Tutaj też jest w tym trochę miedzi. No i ogólnie we wszystkim jest trochę miedzi. Sobie powyciągamy z tej płyty. Jeżeli macie jakieś pytania czy coś, napiszcie do komentarzy, dlaczego, czemu i jak to rozbieram tym sposobem, a nie innym. To jest też jeszcze jakoś obudowa miedziana. Gdzie jest transformatorek miedziany? No i jeszcze tu. To jest też jeszcze jakiś transformatorek miedziany. To sobie później potem rozbierzemy na kolejne części. No i resztę płyty już tu nie jest za bardzo miedzi. Więc jeszcze to się nam przyda chyba. Tu ta część. Tu ta część jest też dobra. No i resztę po prostu wyrzucamy, bo już tu nie jest żadna miedź. Tym panelu. No, teraz sobie będziemy po prostu oczyszczać aluminium tego telewizorka. No i pod koniec ważymy aluminium. No i oto tą cewkę odchylającą sobie zostawimy. Transformatorki też. Na kolejne odcinki demontażu z transformatorków i takiego ścierwa małego. No. Dużo ludzi mnie pyta, dlaczego nie rozbijam tej tylnej lampy z telewizorka. No po prostu jest nie brudu z tego, tak? I bardzo szybko to idzie rozebrać. Teraz sobie zyskujemy czyste aluminium z tej płyty głównej, z telewizorka. No i po prostu odkręcamy te śrubki. No i wyczyszczamy aluminium czyste. Szczypcami pomożemy. O to, to są takie metalowe obudowy. To by nam nie zabrali do skupu. No więc to sobie po prostu wyszarpujemy. Bardzo lekko to idzie. Jeszcze tutaj jest trochę żelazne. Wszystko. No, możemy sobie to zważyć, ile tego było. Tego czystego aluminium. No. Czystego aluminium. Jeszcze tutaj jest jeden płat chłodnicy. No, jest to jeszcze tutaj żelazna budowka. No i aluminium było 106 gramów telewizorka. No i te części to sobie w przyszłym odcinku rozbierzemy, ale możemy sobie to zważyć. Kineskop, cewka odchylająca ma pół kilo, to jest około 250 gramów miedzi w tym siedzi. No i jeszcze te oto miedziane części, to znaczy tu jest też trochę miedzi w pośrodku, no to dawamy 825 gramów elektroniki, w których jest miedź. Tak, proszę Państwa, te to części są bardzo fajne, bo są miedziane, no i bardzo łatwo je idzie rozebrać albo młotem, albo jakimkolwiek innym sprzętem. Zapraszam do kolejnych odcinków demontażu na moim kanale. Zachęcam do oglądania kolejnych serii i odcinków mojego demontażu. Pozdrawiam jeszcze raz.
Czaja kanał. Wpadajcie do niego. Link poniżej filmu w opisie. No i tyle na dzisiaj. No, trochę kabelków było. Cewkę sobie rozbierzemy w kolejnym odcinku. Będzie cała instrukcja, jak to bardzo szybko, bez większego trudu rozebrać. No i ogólnie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.